można zareagować, czy mam w swoim instrumentarium dostatecznie dużo instrumentów, które pasują do tego właśnie kazusu. Na czym polega problem? Nam się czasami wydaje, no przecież zawsze tak było, zawsze się tak robiło i wobec tego, no gdzie tu problem? No to jest, no gdzie drwa robią, tam dziury lecą i tak dalej. Okazuje się, trzeba w sobie uruchomić umiejętność znalezienia w skrzynce narzędziowej, którą się ma, narzędzi. To jest problem kunsztu zawodowego. I wreszcie problem, na który ja patrzę jako osoba, no już w wieku mocno dojrzałym, jako najtrudniejszy, to jest umieć się przeciwstawić takiemu kolegom w składzie na przykład. Bo to jest najtrudniej, jest przeciwstawić się kolegom w składzie. Czy musisz to robić? A czy będziesz umiała to zrobić? A może my się wykupimy? A może lepiej sobie dać spokój? Takie troszkę charaktery. I teraz te trzy czynniki razem wymagają decyzji. I one są dosyć trudne, znaczy łatwiej płynąć z prądem rzeki. Zawsze się tak robiło, taka jest rutyna, tak jest schemat. Natomiast jeżeli chce się sądzić sprawiedliwie, a zwłaszcza jeżeli mamy czasy trudne, przykład, ja jestem produktem czasu jeszcze, studia skończone, rok 61 skończyłam studia, ubiegłego stulecia życia sam. Otóż to, proszę Państwa, wtedy luzy interpretacyjne, jakie się miało przy sprawach odszkodowawczych, przy sprawach różnego rodzaju wątpliwych, na przykład komu, czy przeciw, na przykład nie mogło biec zasiedzenie, czyli możliwość nabycia własności poprzez długotrwałe posiadanie przeciwko jednostkom gospodarki uspołecznionej. To były ograniczenia. Otóż wtedy się preferowało kolektywistyczny punkt widzenia. Później ekscesy, na przykład reprywatyzacji, to jest z kolei ekscesy myślenia liberalnego, ale ekscesy rozumiane w ten sposób. Własność jest zawsze święta. Otóż nie zawsze jest święta. I nie w każdych okolicznościach. I otóż to jest kwestia uruchomienia w sobie aksjologii. Kwestia know-how, to jest kwestia biegłości zawodowej. Znacznie wygodniej jest lecieć rutyną, niż ruszać głową i kombinować, czy znajdę w swoim instrumentarium coś osobliwego. No a kwestia odwagi, to jest kwestia odwagi. W czasach trudnych odwagi trzeba mieć więcej. I to jest pierwsza uwaga, którą bym chciała zrobić. Druga uwaga o czasach trudnych, którą bym chciała zrobić, to jest taka, że czasy trudne wiążą się z pewnym ryzykiem. I to ryzyko, no, trzeba obliczyć, czy chce się poświęcić trochę czasu i wysiłku, czy też nie, obronie swojego zawodu. Jeżeli mogę zrobić znów uwagę, którą dyktuje mi doświadczenie. Polska jest krajem ludzi, którzy kochają być oportunistyczni. To znaczy, nie lubią decydować, nie lubią się wychylać, nie lubią wbrew pozorom być odrębnie. W masie jest ciepło i przyjemnie. Była to Kodżawa coś na ten temat świetowy. Otóż czasy trudne są szczególnie trudne w takim właśnie społeczeństwie. Dlatego, że trudno jest przeciwstawić się obowiązującej rutynie. I wreszcie trzecia uwaga, którą bym chciała zrobić tak na wstępie, żeby nie monopolizować. Czasy trudne są próbą. Próbą przywiązania do swoich własnych wartości. Dzisiaj byłam na posiedzeniu, na kongresie praw człowieka. Nam pytano, po co są prawa człowieka? Otóż prawa człowieka są po to, jako instytucja, jako na przykład ONZ-owskie partie praw człowieka, czy cały system strasburski praw człowieka, one są po to, żeby we właściwy sposób modelować naszą wrażliwość, aksjologię. One są po to. W związku z tym w tej chwili prawa człowieka są niemodne. W związku z tym, uwaga już, już końcowa, no, trzeba lubić rzeczy niemodne. To bym tyle powiedziała na wstępie.
reszta o szczegółach nie powiedziałam w tych przykładach, no ale tutaj nie dam rady, bo nie, ze mnie, nie po to jestem, żebym jak monopolizowała ten mikrofon, więc teraz przekazuję dalej wobec tego.